Szczęść Boże, Panie Eugeniu. No. Tak? Teraz nagrasz. Teraz właśnie, bo już chcę nagrać, więc najpierw, dobrze, najpierw przywitam się z Panią. Dobrze. Szczęść Boże, Panie Eugenio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I księdzom jest Bóg w swojej opiece, że Pan się tu zjawił. W takich momentach, tu u nas, w kościele, nie byłam na mszy świętej, ale przyjęłam Pana Jezusa do serca, bo można duchowo tylko przyjąć do serca Pana Jezusa, niekoniecznie. A tutaj realnie Pani przyjęła. A tu realnie. Pani Eugenio, takie niestandardowe pytanie. Pani ile wiosenek już przeżyła? Ja przeżyłam 82 lata, skończyłam. Jestem 39 rocznik z 7 września. Panie Eugeniu, Pani się tak pięknie modliła do Ducha Świętego, tak. I zapytałem, czy Pani powtórzyłaby tę modlitwę. Tak. To bardzo bym prosił, aby się tutaj teraz jeszcze raz pomodlić. Przyjdź Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie, przemień nasz niepokój w kojącą ciszę, przemień nasze zastroskanie w spokojną ufność, wypełnij nasze wszystkie troski. Duchu Święty, powiedz, co mam robić. Jeszcze przedtem była modlitwa. Duchu Święty, obdarz świat pokojem. Duchu Święty, powiedz, co mam zrobić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka. Przyjąć wszystko, co pragniesz. O, tak było. Abyś mnie spotkało. Duchu Święty, obdarz świat pokojem. Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę. Teraz od siebie mówię. I Duchu Święty, powiedz tym księdzom, kim ja jesteś. Jesteś świętą, Eugenia. I to wszystko. Bardzo dziękuję. No.